Vinicius Borer przed galą KSW 46, a po mediatreningu przed galą KSW 46. Witamy serdecznie w Polsce. Bem-vindo a Polonia, sobretudo. Dziękuję, obrigado. Pierwsza walka tutaj i pierwsza walka dla organizacji KSW od razu z mistrzem. Co prawda nie o pas, no ale jednak z Roberto Soldiczem. Jakie są odczucia Viniciusza w związku z tym? Primeira luta para a organização e logo como campeão, não pelo cinturão, mas como campeão, é o que pensa sobre essa situação? Então, é minha estreia em eventos internacionais, minha estreia no KSW e estou muito feliz com essa oportunidade. Eu espero esse momento há muito tempo, há muitos anos na batalha aí. Então chegou o momento, eu sei que será uma luta dura, ele é o campeão, mas eu cheguei para surpreender, cheguei para buscar o meu espaço. To będzie mój debiut w KSW i w ogóle w takich międzynarodowych organizacjach i walkach. Zdaję sobie sprawę, z kim walczę i jak trudna czeka mnie walka, ale to jest moment, na który ja czekałem całe życie, do którego się wiele lat przygotowywałem. Temu służyły te wszystkie lata treningów i przyjechałem tu, żeby sprawić wielką niespodziankę. Jak organizacja KSW trafiła do Viniciusza? E qual o KSW encontrou você no Brasil e como entraram em contato com donos do KSW? Então, eu faço parte de uma equipe bem renomada no Brasil, a TFT. Então, eu já venho fazendo um trabalho legal há muitos anos, conquistei uma sequência boa de vitórias e eu acho que isso que foi que chamou a atenção deles para mim. Eles entraram em contato e eu prontamente aceitei. Od kilku lat buduje taki fajny rekord wyników w Brazylii, natomiast no, ma świadomość, że bardzo pomogło to, że jest częścią bardzo takiego uznanego, renomowanego teamu brazylijskiego i to pewnie też dzięki temu włodarze KSW zwrócili na niego uwagę, a kiedy się z nim skontaktowali, to dogadali się bardzo szybko i bez problemu. Kiedy się dowiedział o tym, że ma walczyć i czy miał jakieś wątpliwości, żeby wziąć tę walkę? E quando chegou a você a informação que pode lutar e se teve qualquer dúvida em aceitar essa proposta? Eu não tive nenhuma dúvida, já aceitei prontamente. Eu já estava em campo, eu ia lutar semana passada, então eu já estava treinando, já estava bem condicionado. Só adiei uma semana e mudou um compromisso mais importante, mas eu não tive dúvida nenhuma, prontamente aceitei. Nie miał najmniejszych wątpliwości, a cały proces trwał błyskawicznie. Właściwie oferta i zgoda w treningu, jakby w przygotowaniach był, bo i tak miał walczyć w zeszłym tygodniu, natomiast no, pozostała drobna zmiana kalendarza, żeby jakby z jednej rzeczy zrezygnować na rzecz tej istotniejszej, a wszystko inne bez wątpliwości i przygotowania i jego zgoda natychmiastowa. Na jaki okres ma podpisany kontrakt z KSW? Czy to jest tylko na jedną walkę, czy może tak jak tradycyjnie KSW podpisuje na 4? Você assinou contrato com KSW só para esta única luta ou se calhar como a maioria dos lutadores para 4? Para 4 lutas também. Na 4 walki. Co sądzi o swoim rywalu? Czego najbardziej obawia się w klatce? Czego spodziewa się po Roberto? O que está a pensar sobre Roberto Soldis? Quais são as vantagens dele e como pode percorrer essa luta? Então, ele é o campeão do evento, é um atleta muito, muito duro, é canhoto, tem uma mão pesada, um cara forte, mas eu pretendo colocar em prática o meu jogo, eu venho treinando muito, o meu wrestling, o meu grappling. Então, vou colocar em prática o que a gente sabe fazer de melhor. Zdaję sobie sprawę, jak dobrym zawodnikiem jest Roberto Soldic. Jest mistrzem, a poza tym naprawdę jest bardzo groźny. Ma bardzo ciężką, taką nokautującą rękę z tego, co zdążył się zorientować. Dlatego on będzie chciał trochę na swoich zasadach tę walkę przeprowadzić. W tych płaszczyznach, w których on się czuje mocny, czyli zapasy, czyli grappling, do tego się przygotowuje i to chciałby pokazać. No to jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy się w ogóle uśmiecha, bo jest taki nieuśmiechnięty? Mi última pergunta, si você às vezes está a sorrir, porque está parece um pouco triste. That's better. No, sou um pouco sério mesmo, mas esse é o momento mais importante, mais feliz da minha vida. Extremamente feliz. Jest bardzo szczęśliwy, być może sprawia wrażenie poważnego, ale to dlatego, że to najważniejszy być może moment w jego życiu. Dziękujemy. Obrigado.